Rozpoczął się czas Adwentu. Musimy się przygotować na Boże Narodzenie. Specjalny odcinek adwentowy. Jest ciemno! To prawda, właśnie, jest bardzo ciemno. Właśnie, bracie Janie, jest ciemno. Prawie nic nie widać. Co robisz, bracie Janie? Co to jest? Zapalam wieniec adwentowy. Wieniec adwentowy? Wieniec cukierkowy. Adwentowy, Leopoldzie. Adwent to czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Dlaczego zapalasz tylko jedną świecę? Adwent ma 4 niedziele. I dziś jest pierwsza z nich. W drugą niedzielę zapalimy drugą świecę. I później nadejdzie 3. i 4. niedziela. A potem Boże Narodzenie. Boże Narodzenie! Wspaniale! Dzięki zapaleniu świec szybciej nam zleci czas. Bracie Janie, dlaczego kiedy tak bardzo, bardzo, bardzo nie możemy się czegoś doczekać, czas płynie o wiele wolniej? Prawda, Renatko? Prawda, Tymku? Czego tak bardzo nie możesz się doczekać, Leopoldzie? Prezentów, oczywiście. No właśnie, prezentów. A co jest największym prezentem w Boże Narodzenie? Największym prezentem? Ja wiem! No, więc chyba pluszowy słoń, dokładnie. Nie. To może dom. Dom, nie. Ja wiem. Największym bożonarodzeniowym prezentem jest narodzenie Jezusa. Narodzenie Jezusa. Naszego Wybawiciela. A od czego On nas wybawia? Od grzechu. Bóg stworzył nas wszystkich, byśmy byli szczęśliwi i pozwolił nam zamieszkać w raju. Razem z Nim. Rajski ogród był niezwykłym miejscem, w którym nasi pierwsi rodzice mieszkali razem z Bogiem. Mogli Go zobaczyć i z Nim rozmawiać. I co się stało? Dali się oszukać szatanowi, zwątpili w Boga i przestali być Mu posłuszni. I tak straciliśmy raj. Poznaliśmy ból i cierpienie. Gdy człowiek oddala się od Boga, robi się egoistyczny, niesprawiedliwy i agresywny. Gdy człowiek oddala się od Boga, pojawia się bieda, głód i wojna. Gdy człowiek oddala się od Boga, znika miłość, znika pokój i znika radość. Jednak Bóg kocha nas bezgranicznie. Dlatego zesłał nam swojego jedynego Syna, żeby uwolnić nas od grzechu i nauczyć nas miłości, tak, byśmy mogli wrócić do Niego, do raju. Tak! Wrócić do Niego. Ale żeby dostać się do raju, musimy przygotować nasze serca. Musimy je otworzyć przed Bogiem i przed innymi ludźmi. Spójrzcie, wyobraźmy sobie, że to nasze serce. To tu narodzi się dzieciątko Jezus. Ten żłóbek będzie jego łóżeczkiem. Czy to miękkie łóżeczko? Nie. Wygodne? Jest bardzo twarde i nie ma nic do przykrycia. Biedne dzieciątko Jezus. O nie, co począć, bracie Janie? Jezus, Syn Boży, nie może się urodzić w zimnym, pustym żłobku. Musimy coś zrobić. Tak, możemy coś zrobić. Okazujmy sobie nawzajem miłość. Po każdym wyrażonym geście miłości będziemy mogli położyć w łóżeczku źdźbło ściana. Tak, jestem za. Będzie mu wygodniej. O wiele wygodniej. Tak. Fajna sprawa. Ja też chcę pomóc i wiem, gdzie znajdę dużo siana. Tak, pójdę je znaleźć. Możemy położyć sianko w żłóbku, jeśli wcześniej okazaliśmy miłość Bogu albo innym ludziom. Jakie gesty miłości przychodzą wam do głowy? Całusa. Można dać całusa, przytulić, powiedzieć coś miłego, pomóc mamie, gdy jest zmęczona. Bracie, ja nie. A jeśli komuś pomogę, będę mógł położyć sianko w żłobie? Oczywiście. Co? A w takim razie pomogę Tymkowi zjeść czekoladki, bo biedny ma ich bardzo dużo. Poza tym są bardzo smaczne. Nie prosiłem cię o pomoc. Ale możesz podzielić się czekoladkami. Nasze serca mają skłonność do egoizmu, a w czasie Adwentu musimy je przygotować na przyjście Pana. Będę mógł pożyczyć sianko, jeśli się podzielę? Tak. Dobrze. W takim razie podzielę się z wami wszystkimi moimi czekoladkami. Świetnie, Tymku. Ale on jest wielkoduszny, prawda, bracie Janie? Przyniosłem wam mnóstwo siana. Ale dużo siana. To nie było takie trudne. Czy to nie jest...
To jest... Po prostu moje gniazdo! Oddajcie mi w tej chwili moje gniazdo! Wybacz mojemu koledze. Ofiarowujemy sianko dzieciątku Jezus. Wszystko rozumiem, ale niech szuka sianka gdzie indziej. Dobrze, że moja małżonka nie zdążyła złożyć jaj. Antosiu, każde źdźbło siana symbolizuje miłość, jaką mieliśmy obdarzać innych. O, ja tylko chciałem sprawić, żeby dzieciątko Jezus było szczęśliwe w żłobku. Ale wyobraź sobie, że ktoś pozbawia cię twojego domku, żeby zrobić coś dobrego dla kogoś innego. Ucieszyłbyś się? Raczej nie. Myślę, żebym się rozgniewał. Pomyśl więc, że sprawisz radość dzieciątku Jezus, jeśli za każdym razem, na przykład, gdy będziesz chciał coś komuś zabrać, najpierw zastanowisz się, czy to właściwe. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zacząłem szukać czekoladek, ale mam taki bałagan w domku, że nie mogę ich znaleźć. Może twoim prezentem dla Boga powinno być zrobienie porządku w domu. Bóg lubi porządek. Dobrze, posprzątam w domku i za każdą rzecz odłożoną na miejsce dołożę jedno źdźbełko Jezusowi. Brazylianie, moglibyśmy okazać miłość Tymkowi, pomagając mu uporządkować domek. Co to świetny pomysł, Leopoldzie. Leopoldzie, nie uda nam się wejść do środka przez tak małe drzwiczki. A, rzeczywiście. Prawda. Nie możemy mu pomóc. Nie mogę tego ogarnąć. Nie mam gdzie chować tych wszystkich rzeczy. Nie denerwuj się, Tymku. Co się stało? Ten bałagan mnie złości. Doprowadza mnie do szału. Biedny Tymek. Tak. Chciałbym być na tyle mały, żeby móc tam wejść i mu pomóc. Ja też. Pomożecie mi przygotować stajenkę? Tak, pomożemy ci. Chodźcie. Tak. Oni się tu nie zmieszczą, a ja tak. Zobaczmy, w jakim stanie jest ten domek. Rety. Rzeczywiście niezły tu bałagan. O, rety. Co by tu można było zrobić? Już wiem, mam pomysł. Muszę tylko coś znaleźć. To dla mnie za trudne. Nie umiem tego ogarnąć. Tutaj? Tu nie. Tu też nie. Może tu? Zobaczmy. O, to pudełko by się nadało. Zobaczmy, jak wygląda w środku. O, jest po prostu doskonałe. Wyrzucę z niego tylko farby i pudełko Ojej, co ja narobiłem. Nie chciałbym przecież, żeby ktoś wyrzucił moje rzeczy z pudełka. To na pewno farbki brata Jana. Otóż to. O, dobrze. Wszystko do środka. Odłożę wszystko. Wszystko na swoje miejsce. I spytam brata Jana, czy mogę zabrać to pudełko. Tak. Bracie Janie, czy dałbyś mi coś, co chyba należy do ciebie? Coś, co należy do mnie? Ale co? Powiedz. Tak. Spójrz. To jest tutaj. Chodź ze mną. Mówię o tym pudełku. Właśnie moje czegoś farby. Takiego szukałem do domku Tymka. Świetne pudełko. W porządku. Skoro mnie prosisz, nie mogę odmówić. Tak. Doskonale. Fajnie. Dzięki, bracie Janie. Dzięki. Proszę. Cóż, poszukam innego pudełka na farby. Fajnie. Teraz wepchniemy pudełko do środka. Do dzieła. Dalej. Już prawie. O, jest. Prawie w środku. Jeszcze trochę i rety. Jeszcze kawałek. Jest. A teraz je otworzymy i postawimy. O, tak. Zobaczmy. Oprzemy je o ścianę. O, tak. Dobrze. Trzymaj, bracie Janie. Dzięki, Renatko. Proszę. Bracie Janie, tak? Gdzie będzie dzieciątko Jezus? No właśnie. Położymy je w stajence, którą zbudujemy tu na dole. Swoją fajnie. Drogą, wiecie, komu zawdzięczamy zwyczaj robienia szopki betlejemskiej w Boże Narodzenie? Nie wiemy. Świętemu Franciszkowi z Asyżu. Świętemu Franciszkowi z Asyżu? Chciał, byśmy w ten sposób mogli uczestniczyć w tej tajemnicy. Święty Franciszek otrzymał od Boga niezwykły dar. Trzymał w swoich ramionach dzieciątko Jezus. Dobrze, Jezusku. Twoje łóżeczko jest gotowe. A teraz położymy w nim dużo siana, żeby nie było ci zimno. Postaram się nie złościć, mimo że w moim domku jest taki bałagan. Powoli zrobię w nim porządek i nie będę się złościć.
Nie będę się już przez to więcej złościć. Dokładnie. Wejdę na górę i nie będę się złościć. Nigdy więcej nie będę się złościć. Tak. Tak właśnie zrobię. Nie będę się na nikogo złościć. O, ktoś wszedł do mojego domku, bracie Janie! Ktoś wszedł do mojego domku! Nie mogę się złościć, bo wtedy nie będę mógł położyć sianka. Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Ty wyłaź z mojego domku! Otwieraj! Nie denerwuj się, nie denerwuj się, Tymku, to ja, to ja! Co ty tutaj robisz? Nie wiedziałem, że to ty! To ja jestem w twoim domku, chodź tylko, zobacz. Brat Jan dał mi swoje pudełko do farbek i pochowałem w nim twoje rzeczy. Teraz będę mógł wszystko szybko znaleźć. Super, dziękuję. Ale fajnie, Ty to zrobiłeś? Tak, tak zrobiłem, tak właśnie. Tak. Dzięki, tak, tak, dzięki, Antoni. O, niech cię przytulę, ale fajnie. Ale pięknie. Bracie Janie, zobacz, co zrobił Antoś w moim domku. Świetnie, Antosiu. Myślę, że możesz położyć dwa źdźbła siana. Mnie też sprawiłeś radość. Super! Skakuj, położysz sianko. Chciałem tylko sprawić radość Tymkowi, nic więcej. Mnie też sprawiłeś radość, Antosiu. Skoro sprawiłem wam radość, położę w łóżeczku jedno źdźbło. Gdzie jest sianko? O, tutaj, tutaj. Doskonale. Tak, możesz je położyć, bo sprawiłaś nam radość. Bracie, ja nie bardzo dziękuję. Przyniosłem wam trochę sianka. Ty też przynosisz sianko. Tak, bo słyszałem, że dzieciątko Jezus go potrzebuje. To wspaniale, bo już nam się kończyło. Tak? A to źdźbło za to, że nam wybaczyłeś. Tak, wybaczyłem wam. Tak. Antoni posprzątał mój domek i udało mi się je znaleźć, więc możemy je teraz zjeść. Chodźcie, zjemy razem wszystkie czekoladki. Tak. Pomogę ci. Dziękuję, bracie Janie. Dużo czekoladek. Czekoladki są tak smaczne, bracie Janie. Na zlecenie wydawnictwa Promyczek, Studio Eurocom, Warszawa 2015. Dialogi Olga Kolińska. Reżyseria Józef Mika. Dźwięki montaż Sławomir Karolak. Konsultacje teologiczne ksiądz Andrzej Mulka. Kierownictwo produkcji Monika Krasowska. Wystąpili Małgorzata Szymańska, Jolanta Wilk, Jacek Zawada, Jacek Wolszczak, Krzysztof Zakrzewski, Monika Wierzbicka, Józef Mika, Robert Tondera, Kacper Karolak. Nuestro corazón, nuestro ser.